Wciąż zajmujemy się Gdańskiem w gorących pytaniach w telewizji w Polsce.pl, ale teraz zajmiemy się bardzo konkretnym fragmentem Gdańska, bardzo konkretnym fragmentem Polski. Tak jak piszemy na początku naszego reportażu z miasta nad Motławą razem z Marcinem Wikłą i Andrzejem Rafałem Potockim, jednym z dwóch takich miejsc na całym świecie, obok Pearl Harbor, o którym tak pięknie przed momentem mówił mój gość w Gdańsku, a jest nim Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, wciąż z nami w naszym studiu Marek Formela, wydawca Gazety Gdańskiej. Skoro o Westerplatte mówimy tak dużo w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, a władze Gdańska tak mocno się bronią, to postawmy pytanie, kiedy magistrat gdański zainteresował się tym, jak Westerplatte wygląda, panie redaktorze? No to był, to jest łatwy do uchwycenia moment. To była chwila, w której portal Strefa Prestiżu, Tygodnik w sieci, Gazeta Gdańska i poseł Smoliński, wszystko to się odbyło w ciągu 2-3 dni, ujawnili zdjęcia ze stanu Westerplatte. To był moment, w którym nagle okazało się, że między polityką deklaratywną a faktami jest olbrzymia przepaść i ta przepaść, tej przepaści nie uda się zamaskować frazesem. Także to był ten moment, w którym poza 1 września, bo 1 września jest takim momentem, kiedy władze Gdańska zawsze się budzą i budziły się, zanim nastał pan prezydent Adamowicz, odbywały się, o czym informuje ówczesna prasa, uroczystości z okazji 1 września, różne manifestacje patriotyczne, poniekąd ze strachu przed żywiołem niemieckim i brakiem uznania granicy polsko-niemieckiej do formatu 2+4, ale generalnie to, co pokazali dziennikarze, reporterzy i politycy, położyło kres narracji o Westerplatte jako miejscu, o które Gdańsk dba i w którym Gdańsk chciałby opowiadać historię II wojny światowej. Ale pani prezydent Dulkiewicz i na tej komisji sejmowej, której fragment przed momentem widzieliśmy, i w kilku innych swoich wypowiedziach przekonuje, że już w zeszłym roku pojawiły się w Ratuszu Gdańskim jakieś plany rewitalizacji Westerplatte, że już miasto miało się tym zajmować. Wiemy coś na ten temat? Ja nic na ten temat nie wiem. Być może pan dyrektor Nawrocki zaraz go więcej. To zapytamy. Żaden komunikat z tamtego wydarzenia, z tamtej konferencji, czy tamtego spotkania nie został opublikowany. No to pytamy w takim razie pana dyrektora Nawrockiego. Czy rację ma pani prezydent Dulkiewicz, że już w zeszłym roku stworzono plany stworzenia czegoś pięknego na Westerplatte? Panie redaktorze, ja nawet zacząłem się trochę wcześniej. Naprawdę miasto Gdańskie zaczęło się interesować w ogóle Westerplatte w momencie, gdy decyzją Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego połączono Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte. W kwietniu 2017 roku stało się jasne, że państwo polskie zajmie się Westerplatte i nasza instytucja kultury zaczęła tworzyć plan, zgłaszać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stworzyliśmy koncepcję na Westerplatte i wówczas z 30-letniego letargu przebudziło się miasto Gdańsk, tworząc rzeczywiście te koncepcje 6 miesięcy po naszych koncepcjach. Wszystko niejako w magistracie przyspieszyło. Tak jak mówię, był to 30-letni letarg, bo wszyscy powinniśmy wiedzieć, że gdyby muzeum na Westerplatte miało powstać, to państwo polskie, gdański samorząd miało wszystkie instrumenty do tego, żeby stworzyć takie muzeum. Przecież w latach 2008-2015 z tej samej opcji politycznej był, nie chcę tutaj wymieniać, mówiłem to na komisji, ale od premiera Rzeczpospolitej Polskiej, zresztą premiera z Gdańska, od ministra kultury, po prezydenta miasta Gdańska, wojewodę pomorskiego i marszałka województwa pomorskiego. Mieli wszystkie narzędzia i finansowe, i formalno-prawne, i polityczne, aby stworzyć muzeum na Westerplatte. I to się z jakiejś przyczyny nie stało. Teraz, gdy są gotowe plany na powstanie takiej placówki, gdy majestat państwa zajął się tym tak ważnym skrawkiem ziemi w polskiej pamięci, nagle miasto Gdańsk zaczyna markować swoje działania. I tu też jest metafora historyczna, może już nie political fiction, ale historyczne doświadczenie z drugiej połowy lat 70., drodzy panowie redaktorzy. Wówczas doszło do takiej sytuacji, gdy władze PZPR, obserwując patriotyczne nastroje i powstawanie kolejnej konstruktywnej opozycji antykomunistycznej, tej opozycji przedsierpniowej,
zdało sobie sprawę, że te nastroje patriotyczne już są tak głębokie i tak szeroko rozpowszechnione w polskim społeczeństwie, że zaczęło pewne symbole do tej pory wykluczone wykorzystywać politycznie ze świętem odzyskania niepodległości na jakimś etapie włącznie, więc ja tutaj do tej sprawy podchodzę w taki sam sposób, czyli pewne symbole, o które upomina się polskie społeczeństwo, o które upomina się majestat państwa polskiego, nagle znajdują się w zainteresowaniu władz, które przez lat 30, a 8 mając wszystkie instrumenty, nie zrobiły praktycznie nic. To proszę powiedzieć, panie dyrektorze, co na Westerplatte będzie? Jakby pan mógł tak skrótowo przedstawić wizję tego parku muzeum, które muzeum dowodzone przez pana przy wsparciu rządu i przy dużych pieniądzach, 150 milionach złotych, chce przeprowadzić? To miałby być prawdziwy park pamięci narodowej, to jest nasza wizja, to jest nasza propozycja, czyli park krajobrazowo-historyczny, przede wszystkim z przywróconymi ścieżkami komunikacyjnymi z września 1939 roku, bo Westerplatte dzisiaj nie opowiada literalnie nic, czyli wszystkie najważniejsze miejsca pamięci bezrefleksyjnie turyści mijają, bowiem nie mają informacji, że oto tutaj zginął Konstanty Jezierski, czyli w wartowni numer 3 zginął Konstanty Jezierski, być może pierwszy żołnierz, który zginął w czasie II wojny światowej na całym świecie, a tam teraz rośnie drzewo, jest mała tabliczka, ciężko w ogóle znaleźć te miejsce, więc nasz park pamięci to przede wszystkim przywrócenie oryginalnych ścieżek komunikacyjnych. Dopuszczamy także możliwość wypełnień niektórych budynków wojskowej składnicy tranzytowej, w których mogłaby być opowiedziana ta historia. Chcemy iść w tym kierunku, czyli nie wznosić nowych kubatur, to jest zresztą propozycja miasta, żeby do tych reliktów walk z września 1939 roku, a także do tego, co wybudowano w latach 60., czyli reliktów Polski komunistycznej, dorzucać jakieś nowe pawilony. My tego nie chcemy robić, chcemy odtworzyć wojskową składnicę tranzytową w taki sposób, aby móc zarysować i niemiecki atak, i bohaterską obronę państwa polskiego i polskiego żołnierza. To wszystko jest w syntetyczny, czterominutowym filmie pokazane w sieci. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę internetową. Wyszliśmy naprzeciw, aby pokazać w czterominutowym filmie nasze koncepcje. W ciągu 4 lat, drodzy panowie redaktorzy, w moim uznaniu na Westerplatte może powstać prawdziwy park historyczno-krajobrazowy. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało, i mamy na to nadzieję. A ja zapytam teraz redaktora Formele, jakie są nastroje samych gdańszczan. Pan jest bliżej, pan z nimi rozmawia na co dzień. Jak oni się zapatrują na te plany rządowe zrewitalizowania tego miejsca? Ja myślę, że pomijając środowisko Platformy Obywatelskiej, to mieszkańcy Gdańska są głęboko zasmuceni tą prawdą, która ujawniła się na temat stanu Westerplatte. To w jakiś sposób było miejsce, o czym pan dyrektor Nawrocki elegancko powiedział, zapomniane, przeoczone i rewitalizowane tylko raz do roku, przez to trochę niedostrzegalne przez mieszkańców Gdańska, i przez ostatnie kilkanaście lat nie zrobiono nic poza wydarzeniami 1 września, żeby to miejsce ze swoim mitem weszło w krwiobieg społeczny. Lokalizacja tego miejsca jest bowiem drugorzędna wobec wartości tego mitu dla polskiej tożsamości. Jeżeli szukamy przyczyn, dla których fałszywe są role tych, którzy w tej chwili zarzucają polskiemu rządowi próbę odebrania prawa do Westerplatte, odebrania Westerplatte Polakom, wywłaszczenia Gdańska, no to mamy do czynienia po prostu z uzurpacją. Państwo polskie, to już jest jakaś abstrakcja, nie jest w stanie samo się wywłaszczyć z własnej własności. Nie jest w stanie wywłaszczyć się ze swojej historii. I z kolei gmina Gdańsk no nie jest obrońcą Westerplatte przed inwazją państwa polskiego, ani jej funkcjonariusze. Próbuje stworzyć wrażenie, niestety. Takie powstaje wrażenie, i ono jest wrażeniem fałszywym, podyktowanym, o czym mówiliśmy na początku, cynizmem politycznym, który jest podtrzymywany, bo to nie jest przejęzyczenie pani Dulkiewicz, Polki, Polacy oraz gdańszczanie. My wszyscy jesteśmy Polakami w Gdańsku i my wszyscy mamy to samo prawo w Karpatach, we Wrocławiu, w Białymstoku, do tego, żeby Westerplatte było naszym wspólnym
mitem założycielskim polskiej niepodległości, jednym z mitów założycielskich walki o polską niepodległość, a nie było częścią partyjnej rozgrywki środowiska Platformy Obywatelskiej. To przenosimy się ponownie do Gdańska. Pytanie do dyrektora Nawrockiego jeszcze o prace archeologiczne. Na jakim one w tej chwili są etapie? Czy jest możliwość ich kontynuowania? Bo wiemy, że prace archeologiczne na Westerplatte rozpoczęły się w latach 2006-2007. Później przez 8 lat nic się tam nie działo i w 2015 roku zostały wznowione, ale też są z tym problemy. Jaki jest stan na teraz i co udało się dzięki tym pracom odkryć? Pierwsza misja archeologiczna na Westerplatte, taka prawdziwa, to 2016 rok, panie redaktorze, to już czwarty etap badań archeologicznych, blisko 50 tysięcy artefaktów i śladów historii udało się znaleźć na Westerplatte. To jest w ogóle rzecz niesamowita, że 80 niemal lat po wojnie, po raz pierwszy, 70 parę lat po wojnie, po raz pierwszy zajrzano w półwysep Westerplatte, w głąb ziemi. No tam znajduje się rzeczy niesamowite, nie tylko relikty walki, nie tylko łuski, karabiny, ale też szczoteczki do zębów czy obrączki żołnierzy pokazujące życie codzienne wojskowej składnicy tranzytowej. To są unikatowe badania, które bardzo intensywnie starało się miasto przerwać. Byłem na rozmowie z panią prezydent, żeby powiedzieć, że to miejsce naprawdę zasługuje na to, aby te badania archeologiczne prowadzić dalej. Nie udało mi się przekonać pani prezydent, ale dzięki interwencji wojewódzkiego konserwatora zabytków pana Igora Strzoka uda się wznowić badania archeologiczne i takie badania rozpoczną się. Piąta misja wokół wartowni numer 5 i cmentarza na Westerplatte. To postawmy tu, postawmy kropkę, panie dyrektorze, w wątku archeologicznym. Czekamy na wznowienie tych badań i na ich efekty, które będziemy mogli w tym historycznym parku muzeum oglądać, ale na koniec chciałem pana zapytać o jeszcze jedną ważną rzecz, a potem oddać głos również redaktorowi Formeli, mianowicie o klub Gdańska, klub, który jest bardzo ważny dla pana również osobiście, bo przecież jako młodzieżowy piłkarz grał pan w nim przed kilkunastoma laty. Proszę powiedzieć, dlaczego dziś Gdańska wygląda tak, jak wygląda? Przecież była to jedna z ostoi polskości pan właśnie w przedwojennym Gdańsku. I pan redaktor także. Tak. Panie redaktorze, no to jest właśnie pytanie, dlaczego Gdańska nie przypomina przecież tego pięknego miejsca. Po oryginalnej Gdańsku nie przypomina tej walki o polskość tam na niwie sportowej, ale przecież wielu zawodników Gdańska, nie tylko sekcji piłkarskiej, ale też sekcji bokserskiej i innych, była bardzo aktywnymi działaczami sportowymi. W sensie sportowym Gdańska istnieje, to jest Gdańska 1922. Dużo młodych ludzi, około 500 zawodników, którzy współpracują z naszym muzeum i dbają o to, aby przypominać historię Gdańska, ale Gdańska w sensie miejsca pamięci przy ulicy Kościuszki jest zaniedbana i to także z ona mojej wygląda strony po prostu jak jakieś porośnięte pastwisko, za przeproszeniem. No widziałem to w zeszłym tygodniu na własne oczy. Tak, no widzimy pewną metodykę działania. Westerplatte wygląda, jak wygląda, Gdańska wygląda, jak wygląda i musimy się o to za każdym razem upominać. A co warto teraz wspomnieć? To już na koniec, poproszę. Panie redaktorze, mamy mało czasu. No, ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze w odniesieniu do słów pana redaktora Marka Formeli, że dla mnie Westerplatte jest archetypem polskich postaw w czasie II wojny światowej, to zawsze podkreślam, czyli gotowości do obrony ważnych dla naszego narodu wartości pomimo przeważającego... W sytuacji beznadziejnej. Sytuacji beznadziejnej i dlatego powinniśmy dbać i o Westerplatte, i o wszystkie ślady pamięci Polaków w wolnym mieście Gdańsku. Również o Gdańsku. A Gdańska to był zakątek Polski, to był w wolnym mieście Gdańsku, Polenhof, fragment, w którym Polacy mogli prowadzić własną działalność sportową. Kilkudziesięciu gdańskistów poległo, zostało rozstrzelanych, wywiezionych do Stutthofu. Stoi tam jeszcze pomnik, pod pomnikiem jest urna z ziemią z miejsc, w których mordowano gdańskistów. I ten brak wrażliwości na te okoliczności, no, uwłacza pamięci o bohaterach naszej historii. I o tym wszystkim mogą państwo też poczytać w nowym wydaniu Tygodnika Sieci. Tak, tak, w tym okładkowym artykule również o
smutnej współczesności klubu Gdańska. Marek Formela, wydawca dziękuję Gazety bardzo. Gdańskiej w studiu w Warszawie, a w Gdańsku Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Bardzo panom dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję również państwu. Kłaniam się nisko. Zapraszam na kolejne gorące pytania. One już za moment w telewizji w Polsce.pl. Do zobaczenia.